Oje, jesteśmy zgubieni! Hej, witajcie, tu Seversi, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej zagrajmy w... Nie może mi teraz przejść przez gardło, po prostu spróbuję jeszcze raz. Sonic the Hedgehog 2006. Dobra. Jezu, już! Ta gra zaskakuje człowieka na każdym kroku. Pierwszą rzeczą, którą ona odwaliła, to zacięła mi. Oczywiście, że musiała zdać mi pierwszy skok. Oczywiście, że musiało się zgrzytnąć. I pomyślałem, że to jest błąd komputera, że to jest wina laptopa, że to mi laptop zgrzyta, karta graficzna, coś tam. No prawda. O nie, mam za mało pierścieni na to, co bym chciał mieć. Więc jestem trochę w dupie. Wiecie? O matko! Giń! Po prostu umrzyj! Za to wszystko, przez co przychodzę. Dobra, ty nie masz chyba coś do powiedzenia. Zamknięta i muszę znaleźć jakiegoś researchera, on jest pewnie tu. Regis, gdzie, znaczy znamy Regisa. Reggie to jest chyba prezes tego Nintendo of America. Regis, Lord Reggie. Więc idziemy do Reggie Sława. Zobaczymy, czy on ma coś dla nas. Teoretycznie dla pierścieni mógłbym porobić misje miejskie, ale to takie prostytucja tak naprawdę, bo sprzedaje się swoje nerwy za pieniądze. To jest prawda i tego się nie przeskoczy. Tego się nie obejdzie. Bo to jest to, że te misje miejskie to jest gówno. Dobra, co masz mi do powiedzenia? Tu jest coś, tu jest gwiazdka, więc... Kiedy trzy dźwięki zabrzmią, drzwi się otworzą i no... Jest generalnie taki przedmiot, który strasznie pomaga dostać się do tych dzwonów, ale dobra, to będzie jeden. Proszę, nie mówcie mi, że trzeba odbrzmieć szybko, bo jeżeli tak, to ja się zabiję. I mówię serio! Powiedzcie po prostu, że muszę je odbrzmieć i już. I to mi będzie jakby... Holy... Nie. Jak ja to zrobiłem? Ta gra jest śmieszna. Te glitchy są całkiem zabawne teraz. Nie, co ja chodziłem po wodzie? Słodki Jezu. Nie, generalnie tyle złości ostatnio. Teraz jestem w naprawdę dobrym humorze nagrywając to i... Biorąc pod uwagę, że kampania Sonika nie jest aż tak perfidnie zła i nie próbuje aż tak perfidnie robić na złość, to ten humor może mi się jeszcze nawet utrzymać do końca gry. Naprawdę nie wkręcam teraz. W ogóle tak ładnie podstawi nam to odskocznie. Cieszę się. Dobra. To jest trzeci dzwonek. No i zobacz, bo teraz powinny się otworzyć drzwi tam, tu, tam, gdzie... O, pff, kamera, praca kamery, dziękuję. Oczywiście, że nie. Tu się powinny ćwiczki otworzyć. Ale... Tu? Tu czy gdzie indziej? Gdzie jest to wejście do... Chyba nie tu. Coś... Tam jest, tu oczywiście, ta niebieska kopuła. Muszę oczywiście obejść to miasto, bo to jest wielki moloch i... No. I ślepa uliczka, koniec gry, po prostu dzieci grające w strusia. Właśnie obudziło się we mnie takie dziecko, które grało w strusia. No ja nigdy nie miałem okazji wystąpić, szczerze mówiąc, w Hugo właśnie. Tam, gdzie grali w te strusie i za każdym razem myślałem, że... Wiecie co? Tak sobie myślę właśnie, że to... Hugo to był taki protoplasta tego powiedzenia, wiecie, że ja umiem lepiej, ja... Otworzyło się, dobra. Ja zrobię lepiej. Ja lepiej i lepiej. I oni nie umieją, nie? To taki protoplasta. Teraz to całe pokolenie nam wyrosło właśnie na strusiu z Hugo. Oni wyrośli na strusiu z Hugo. I teraz mówią, jakkolwiek co widzą na YouTubie, to po prostu... Nie mówię o wszystkim, mówię o wybranych pewnych przypadkach.
ale mówią, ja zrobię lepiej. Co? Ja się zmieściłem w to. Come on, game. Przestań być dickiem. Przestań być wackiem dla mnie. Wait. Chwila. Wow! To jest przydatne. Okej, okay, dobra. Nie wiem, jakim cudem Clement mógł to przeoczyć swoje... Szczerze mówiąc... Naprawdę. Nie mogę teraz tam skakać. A, chyba mam to gdzieś, bo... Dają inną możliwość przejścia tego dużo bardziej bezpiecznie. Nie wiem, po co w ogóle chciałbym iść tam górą. Nie może dają monetki, na której tak mam wyrąbane. Nie wiem, dlaczego Clement nie wspomina na przykład o tym swojej recenzji, że antygrawitacja potrafi służyć za taki zamiennik dla spindasza. Ja wiem, że spindasz był jakby ikonicznym ruchem Sonika, ale nie widzę nic złego w tym, że chce się go zastąpić i właśnie tym. Owszem, to jest wolniejsze. Ale kurna, to też jest fajne. To mi się... Ej nie, to autentyk. To mi się akurat podoba. Tym Sonic 06 to jest trzecia część. To jest oprócz muzyki. Oprócz muzyki to jest druga w sumie. Druga rzecz, którą na razie mogę pochwalić w tej grze. To, że jest jednak to. I to jest całkiem spokój. To mi absolutnie nie przeszkadza. To jest nawet dobry pomysł. To pokazuje, że ta gra nie była przegrana od początku. Nawet pomimo tego, że no, spindasza zastąpi, ale jest jednak atak, który pozwala nam robić takie rzeczy. Wiecie, już nawet zobojętniałem na laga. Nie jest nawet obojętne to, że te głupie kulki służą żadnemu celowi, tylko po to, żebyśmy się pomimo atakowali na wszystko wokoło, tylko nie na przeciwników. Ja to pomijam, naprawdę. Bo generalnie, wiecie, mam tą świadomość, że to jest już chyba ostatni etap. Jeszcze czeka nas tylko jeden boss i tyle. I cała kampania Sonika. Sami chyba możecie powiedzieć, że to było całkiem bezbolesne. No, chyba, że twierdzicie, że to jednak było złe. Jeżeli tak, też nie widzieliście kampanii Shadow i Silvera. A ja wam to dopiero pokażę. To jeszcze przede mną. Czemu to się tak pokazuje? Czemu oni są tak... Trochę z dupy to jest, bo... Tak, nie wiem, kiedyś na przykład oceniali takie strzelanki takiego studia City Interactive, które swoją drogą stworzyło giganta na skalę światową, czyli oni stworzyli chyba Lords of the Fallen, tak? City Interactive, ta sama firma, która jest odpowiedzialna za takie gry jak na przykład Terrorist Takedown, słynne, prawda? Takie strzelanki wątpliwej jakości trochę. Oh, Sonic, it looks like you dropped the ball! Dropped the ball! Stop... Machos, muchachos, bo naprawdę dropniesz bola. Uff! Jazda na krawędzi, bitch! Dobra, słuchajcie, te rzeczy... Z taki dingsy ustawione tutaj, żeby podobno szybciej móc pokonać przeciwników. W sumie nie wiem, jak to działa. Teraz zobaczymy. Tak, to faktycznie temu służy. Nice. Zapomniałem, straciłem wątek A, że jest takie City Interactive, które zrobiło właśnie Lords of the Fallen. I właśnie w takich tego typu strzelankach po prostu przeciwnicy pojawiali się znikąd, za plecami, po prostu skrypty działały jak chciały. I nic się nie miało jakby do powiedzenia, to było trochę podobnie, jeżeli... To nie jest wielki problem, bo to jest jakby widoczne, okej. Okay. Ja nie wybrzydzam z tego powodu. Wybrzydzam trochę teraz z tego powodu, że nie mogłem jakby widzieć tego, które z tych pierścieni to są te pierścienie, które mogę zbierać. Trochę takie... niesprawiedliwe, szczególnie w sytuacjach właśnie takich życia i śmierci, bądź co bądź. Jak już mówimy o życiach, ta gra jest strasznie miła się zrobiła teraz. Haha, nix. Tak, także Terrorist Takedown i właśnie Sonic 06 mają tyle wspólnego, a przecież to jest kłam. To są błędy takie trochę. No! Jojo High Level Game Style Play. Okej, to są jakieś, nie, magnesy czy coś w ten sposób. Bardzo przyciąga przeciwników i przerabia ich na mechaniczną mielonkę generalnie. Dobra, bo ja bardzo mało w sumie powiedziałem o samym poziomie, ale może to jest mój jakby sposób na to, żeby się odstresować, nie? What the balls? Co tu się dzieje?
się od... Kamero! Bo zaraz cofnę swoje słowa poparcia, bo kamera się. I to się, że... Umieśćcie wy tych przeciwników w jednym miejscu. Tych, których mam pokonać. A nie... Cudu! Okej, to było bardzo jakby dickish move, więc... Ja za dużo chyba powiedziałem dobrego o tej grze na pewnym etapie. W każdym razie, Quarik Base, jesteśmy w tajnej, sekretnej bazie Soliany z jakiegoś powodu. I guess, nie zwracam uwagi już nawet na fabułę. Jesteśmy zaatakowani przez Slow Motion. Zamiast Explosion, wiecie, tej piosenki, która się wysyła przez Butacza, to powinno być Slow Motion! Motywem tej gry, nie? Slow Motion! Także ten. Dobra, ale never mind. Jesteśmy tu w tym laboratorium, oczywiście mecha Eggmana są wszędzie i nie pomagają optymalizacji. Jesteśmy też umieszczeni w sytuacjach, gdzie... Co? Ja tu nie doskoczę? Wiem, co zrobię. Widzicie? Widzicie? Ja próbowałem użyć Lightspeed Dasha, nie? Ja próbowałem, byłem blisko w Mach Speedach, by to poszło. Spokojnie. Ale byłem w takiej sytuacji, gdzie musiałem po prostu ścisnąć ten guzik odpowiedzialny za balans w powietrzu. I nie mogłem tego zrobić inaczej, nie mogłem wystartować z miejsca, nie? Więc what the fuck? Czemu tak? Czemu tak robić? To trochę niesprawiedliwe i trochę bardzo utrudnia jakby życie. A, to tu musieliśmy iść w ogóle, więc to był mój błąd. O! One przynajmniej wychodzą w regularnych interwałach, więc nie ma tu problemu większego. O, będzie loading screen. A, dobra, już wiem, czemu tu jesteś. Musimy zapobiec temu, żeby carrier wystartował. Dziękuję. Ekrany ładowania przydały się do tej jednej rzeczy, że wiem przynajmniej, co ja robię w tym poziomie. Ła! Oczywiście są długie w cholerę. A ja zapomniałem, że miałem mówić w sumie anegdotki. Jak ja miałem tego... No. Okej, może tak jeszcze ujdzie, ale do licha ciężkiego, jak ja miałem tego uniknąć? W ogóle trochę Wilbiuszem zajechałem tutaj do licha ciężkiego, to jest takie typowe jego. Muszę z nim zrobić kiedyś serię wspólną znowu. Nie, na przykład z jakiegoś dobrego Sonika, typu... Nie wiem, możecie sugerować w sumie jakieś Soniki, które byście chcieli zobaczyć. Nie takie nie takie 3D jak nie Generations, czy coś w tym stylu. Czy gry, do których nie ma dostępu, jak na przykład Lost World, czy Sonic Boom! Sonic Boom! Sonic Boom! Ja dzisiaj jest dobry humor, zdecydowanie. Tra la 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 la!